wszystkim, witam was bardzo serdecznie w piątym vlogmasie. Dzisiaj jest 5 grudnia i jak słyszycie po moim głosie, to już wiadomo co się dzieje. Coś mnie po prostu, już to jest ten czas, że coś mnie naprawdę dorwało i rozłożyło. Bardzo słabo spałam w nocy, tak budził mnie kaszel. Męczyłam się całą noc z nim. Ciężko było mi oddychać, bo mi coś tam się przytykało. Już od 2 tygodni jakoś ponad czułam, że coś mnie zaczyna po prostu brać tak trochę po trochu, ale nie miałam czasu i zbytnio nie mogłam sobie pozwolić, żeby zostać w domu, bo każdego dnia mamy coś w szkole, a ja po prostu nienawidzę mieć jakichkolwiek zaległości. No, może trochę to jest nieodpowiedzialne, ale no nie miałam po prostu możliwości, żeby zostać w domu i leżeć w łóżku, się wykurować. A dzisiaj nic w sumie w szkole nie mam aż tak ważnego, poza matematyką, ale tak to żadnego sprawdzianego dni kartkówki, więc stwierdziłam, że no zostanę w domu i po prostu spróbuję się jak najlepiej wykurować. Ubrałam się w grube ubranie. Wypiłam herbatę, tutaj widzicie ją. Zrobiłam sobie teraflu, więc za chwilę je wypiję i po prostu położę się i mam nadzieję, że się wygrzeję pod kołdrą. Widzicie jak wyglądam, nic ze sobą nie zrobiłam, ale to nie jest teraz ważne. Po prostu chciałabym się troszkę lepiej poczuć, bo czuję po prostu, że mi coś rozkłada. Tu mnie zatoki bolą, gardło mnie boli, kaszle, no i nie fajnie się ten tydzień zaczął, no co mam zrobić? Idę spać. Jest 12, ja się właśnie obudziłam, trochę się zdrzemnęłam, trochę się wypociłam, wypiłam tą herbatę, ferwek zasnęłam, trochę pospałam. Czuję się już troszeczkę lepiej, piję sobie kolejną rozgrzewającą herbatę i usiadłam przy biurku, bo jutro mam kartkówkę z chemii, kartkówkę z biologii. I w weekend po prostu nie uczyłam się jakby do rzeczy maturalnych, po prostu, wiecie, jakieś tam sobie przypominałam rzeczy z pierwszej klasy, przerabiałam obliczeniówkę z roztworów, z chemii, z biologii, robiłam te zadania z bezkręgowców i teraz po prostu muszę się przygotować na kartkówkę na jutro. No i co? Nieważne, czy chora, czy nie chora, muszę to po prostu robić. I jak wróci Klara, to będziemy otwierać kalendarze, więc zabieram się za naukę. Dzisiaj nadal nie jest 6 grudnia, bo 5, a my dostałyśmy kolejny prezent mikołajkowy. Wczoraj dostałyśmy jeden, dzisiaj drugi. Jest to prezent kolejny od taty, chyba dokładnie od taty firmy, ale skomentujmy jak ładnie, zobaczcie, zapakowany. Tutaj jest Laura, a Klara pokaż swojego. Ja mam swój, tylko że ja miałam jeszcze taką kartkę, ale już ją rozwiązałam. Otwieraj, otwieraj, nie gadaj. Puzzle? Ale masz drzewko bonsai! Ja mam drzewko Lego. Drzewko bonsai. A ja mam Harry'ego Pottera. Sowę. Sowę. A ja mam drzewko bonsai. Ojejku, a ja tak lubię puzzle. A tu się dodaje. To nie są puzzle. Znaczy, no, klocki nie puzzle, Lego. Klocki Lego. Joker. Joker. A tu dodacie do drzewka bonsai, może dodać kwiatki. Są takie kwiatuszkowe drzewko bonsai. Ale super. Śmieszne. Będę składać. Piątka w kalendarzu od Janki dzisiaj jest jakaś większa. O, ej, mamy taką dużą, dużą jak na ten kalendarz, ale nadal małą świeczuszkę z Bożek. Ojej, coś wgniotłam. Ale słodka, bardzo ładna. I to jest mega ładny zapach właśnie z tej nowej kolekcji. Mamy ją w dużej wersji. To jest Snowflake Kisses. Bardzo ładny zapach i dam ją Klarze, bo jest taka różowa, będzie jej po prostu pasowała. I dzisiaj też otwieramy trzecie okienko od Asi, bo mamy kolejną nieparzystą datę, piątkę, piąty dzień, czyli mamy trzecie okienko. O, mamy,
wałki do kręcenia włosów. Wiecie, to jest taki zamiast szlafroka. Był taki trend na TikToku, że się robiło włosy na szlafrok. Ja to tam próbowałam zrobić, całkiem spoko mi wyszło. Fajny sposób, fajna jakby prosta stylizacja, bo wiecie, włosy tak naprawdę same się stylizują w nocy. Wstajemy rano z super fryzurą, widzę, że zakupione w Rossmanie. I mamy tutaj ten wałek, dwie gumeczki i spinkę. Ej, zrobię to sobie dzisiaj, mega fajne, ale jestem podekscytowana. To myślę, że Asi się spodobało, bo ona robi sobie na właśnie na szlafrok. Spinka, tak jak mówiłam, gumka i ten wałek. Okej, czyli tak, tutaj kręcimy i co? I gumką tutaj spinamy i co? I potem to jakoś tam bierzemy i spinamy spinką. Nie czaję, ale za chwilę sobie przeczytam. Ale fajne okienko, bardzo fajne. No i jeszcze Klara otwiera swój kalendarz. Dzisiaj mamy karteczkę. Karteczkę z informacją, gdzie znajduje się prezent. Uwaga. Szukaj prezentu tam, gdzie rodzi się ciepło całego domu. Podpowiedź: gorący się robi, jak go nakarmisz. Kominek? Idziemy do kominka. Albo kuchenka. Może być. No, będziesz szukać, Nie ma nic tu. Czyli gdzieś indziej musi być chyba. Gdzieś indziej. Tu nie ma, tu nie. Ciepło całego domu rodzi się w kuchni? Nie, no od gazu, ale nie, nie, tu nie. Ciepło całego domu? Jezu, uważaj. Ciepło całego domu. Nie wiem. No, ciepło całego domu. Ty nie korzystasz z tego miejsca często. Pomieszczenie gospodarcze? Mhm. No tam jest ten. Nie wiem, jak to się nazywa. Nie. O, tu jest. Ciepło całego domu rodzi się z pieca grzewczego. Właśnie. O to chodziło. Otwieramy toker ze mną. Otwieram. Ja wczoraj mamie mówiłam, że ja chcę ten kucyk. Widzisz, jak tata wiedział? Ja nie mogę. Ja mamie wczoraj mówiłam o tym wieczorem. Idziemy go położyć na łóżku, mami. Klara ma w swoim pokoju masz pościel zieloną. Tak, to chodź, pojedziemy. Pokażemy. Zobaczcie, dosłownie ten kocyk jest praktycznie identyczny. Idealnie pasuje do Klary pościeli. I tu Klara ma, co najlepsze, poduszki z tej samej chyba serii, tak? To też tak, z Rossmana. No bo one są, patrzcie. Identyczny print. No niesamowite, super, fajny prezent bardzo. No super, ekstra jest. Okazało się na szczęście, że biologia jest w piątek. Dzisiaj została przełożona, więc całe szczęście mam chociaż na to trochę więcej czasu, więc dzisiaj poświęcam czas na chemię, a jak na razie mam właśnie 2 godziny kursu z chemii. Ciągle mnie się pytacie, w jakim kursie ja biorę udział, więc jest to kurs matura chemia. I ja z niego jakby korzystam od września i regularnie mamy co tydzień spotkania właśnie 2-godzinne i dzisiaj zaczynamy już chemię organiczną, więc no nieźle nam to idzie i naprawdę fajnie dziewczyna tutaj tłumaczy, wszystko rozumiem. Mam krótką przerwę, więc przyszłam szybko do łazienki i tutaj zrobimy sobie, wiecie, te włosy. Umyłam włosy, są takie lekko wilgotne, że powiedziałam, że tak właśnie ma być. Zobaczcie, tutaj też mamy akcent świąteczny, takiego bałwanka na desce. I co, zakładamy to. To mi się wydaje, że powinno być o tutaj. Teraz po prostu będę nawijać, jeśli ktoś ma to i coś robi nie tak, to proszę dajcie mi znać, naprawdę, bo ja nie do końca wiem i
po prostu dobieram teraz te włosy i będę sobie w ten sposób to zakręcać. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie i jutro na Mikołajki będę miała ładne włosy. Pomimo tego, że nic nie robimy ciekawego, bo jesteśmy w okresie maturalnym i u nas nie ma już ciekawych rzeczy. Coś źle zrobiłam. Chyba jeszcze ze 3 razy to rozpuściłam i jeszcze raz skręciłam, tak aby to było w miarę ciasno, żeby to się zrobiło i tak wyglądam. Nie wiem, nie korzystałam z tej spinki, bo jak tu ją miałam, to mi się wcale nie robiło dobrze. Ale chyba mi się udało. Zobaczymy jutro efekt, więc zapraszam Was na jutrzejszego vlogmasa. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmiku na moim kanale. Ja spróbuję jeszcze w tą noc się, wiecie, trochę jeszcze wygórować. Jutro muszę na pewno iść do szkoły na chemię, więc może po prostu pójdę jakoś, wiecie, w połowie dnia też, żeby się nie męczyć i żeby też potencjalnie jak najmniej osób ewentualnie zarazić. Ale i tak mnóstwo osób chodzi do szkoły chorych i też na pewno ktoś mnie zaraził i tak, wiecie, po prostu kółko niezamykające się i ten okres po prostu trzeba przetrwać. Ale co, dziękuję Wam za oglądanie jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki, pa!